Nowo wybrany prezydent Leszna Grzegorz Rusiecki zapowiedział na pierwszej konferencji prasowej kontrolę miejskich spółek, umów i zasadności inwestycji w Lesznie. Sprawa dotyczy także budzącego wiele emocji remontu kupionej przez miasto pływalni Akwawit. Jeżeli chodzi o umowę z Akwawitem, to tak potwierdzam, będę chciał dokonać pełnego audytu zarówno tej umowy, jak i podstaw jej zawarcia. Czy rzeczywiście ekonomicznym z punktu widzenia interesu miasta jest remontowanie Akwawitu, czy też wybudowanie nowego obiektu. Ewentualnie jakie są też kary umowne za odstąpienie od umowy, no bo ta dbałość o finanse publiczne jest na pierwszym miejscu. Dawna wizytówka Leszna została kupiona przez miasto za zgodą ówczesnych radnych w marcu 2021 roku. Miasto otrzymało dofinansowanie na remont pływalni z budżetu państwa w wysokości 26 milionów złotych. W końcówce kadencji 28 lutego tego roku prezydent Łukasz Borowiak podpisał umowę z wykonawcą inwestycji firmą Adamiec. Ta firma realizowała już w Lesznie m.in. remont biblioteki na placu Meciga. Koszt ma wynosić ponad 74 miliony złotych i to budzi emocje, ponieważ oponenci uważają, że ten koszt nie jest doszacowany, a przywrócenie pływalni do życia może kosztować znacznie więcej. Stąd w kampanii wyborczej pojawiały się pomysły, by obiekt zburzyć i wybudować w tym miejscu nowy od podstaw.